W zeszłorocznej linii Mi 9T Xiaomi nie przewidziało miejsca na model z dopiskiem Lite. Co się od tego czasu zmieniło? Czym tak właściwie ma być Mi 10T Lite? Mam na imię Bartek, a Mi 10T Lite odróżnia się na tle całej rodziny Mi 10T. Zaznaczam, że mimo, że Mi 10T Lite odróżnia się od innych smartfonów, no to absolutnie z unikatowością pod względem designu niewiele ma wspólnego. Za chwil kilka, jeżeli Xiaomi będzie chciało rozróżniać kolejne smartfony, nie powtarzając przy tym ich wyglądu, to będzie musiało korzystać z jakiegoś generatora designu, aczkolwiek momentami mam wrażenie, że to stało się już jakiś czas temu. Mi 10T Lite swoją okrągłą, wyśrodkowaną wysepką przypomina mi smartfony Poco, natomiast ta wysepka jest dodatkowo ścięta u podstawy i na górze. Nie jest to moim zdaniem nic specjalnie pięknego. Aparat wystają trochę ponad obrys obudowy. Xiaomi zdecydowało się na ciekawy wariant złoto-zielony. Do mnie trafiła jednak wersja w najbardziej stonowanym kolorze, czytajcie w czarnym. Pod względem wykonania, jak to często bywa, Xiaomi trudno cokolwiek zarzucić. Po dwóch stronach mamy szkło Gorilla Glass 5, do czego inni producenci w tej cenie często nawet nie próbują się zbliżać. W tym wypadku zamiast aluminiowej ramki zastosowano plastik w tym miejscu. Podobają mi się dwie rzeczy. Pierwsza to kamerka do selfie umieszczona na środku zamiast na którymś z boków. Druga sprawa to klasyczna dioda powiadomień, która ugościła się w maskownicy głośnika do rozmów. Zaskoczeń w związku z zabezpieczeniami nie ma. Skaner odcisków palców jest jednocześnie przyciskiem włączającym urządzenie. Działa sprawnie, szybko reaguje na dotyk, znajduje się też na właściwej wysokości. Drugą opcją uwierzytelnienia dostępu jest rozpoznawanie twarzy, które można zapoczątkować podniesieniem telefonu. I tutaj szybkość jest bez zastrzeżeń. Cieszę się, że dopisek Lite nie spowodował wyraźnych cięć kosztów względem pozostałych modeli z linii Mi 10T. Także ekran naprawdę jest solidny i pasuje do tej półki cenowej. Nie mamy już co prawda 144Hz odświeżania, ale jest 120Hz. Prawda jest taka, że w trakcie codziennego użytkowania bardzo trudno wyłapać różnicę pomiędzy takimi rozbieżnościami. Przekątna wyświetlacza to 6,67 cala, a ekran został wykonany w technologii LCD IPS. Deklarowana przez Xiaomi maksymalna jasność jest trochę niższa od tej w Mi 10T. Spektakularnie jasny ten panel nie jest, ale mogę powiedzieć, że jego osiągi są w normie. Zauważyłem, że automatyczny dobór jasności przybiera czasami trochę za niskie wartości względem panujących warunków i musiałem niejednokrotnie to korygować ręcznie. To do poprawy w aktualizacji. Częstotliwość odświeżania może być automatycznie regulowana skokowo, wybierając wartości 30, 48, 50, 60, 90 oraz 120 Hz. Mam wrażenie, że kontrast w samym interfejsie użytkownika jest zbyt mocno podkręcany, a jasność do tego obniżana. Dla porównania ta sama tapeta wyświetlana w aplikacji galerii i na ekranie głównym przy zachowaniu takiego samego poziomu podświetlenia ekranu. Tutaj coś Xiaomi napsociło. Dodać muszę, że nie widać przejaśnień wokół aparatu do selfie, co jest bardzo popularne w tańszych smartfonach. Xiaomi wyposażyło ten smartfon w procesor Qualcomm Snapdragon 750G i jest to pierwsze urządzenie, które testuję właśnie z tym procesorem na pokładzie. Jest to procesor, który wspiera sieć 5G, także domniemuję, że w roku 2021 powinien on być dosyć popularną jednostką w urządzeniach z tej niższej półki cenowej, które będą jednak wyposażone w obsługę sieci 5G. Jak ten procesor będzie się sprawował na tle bardzo popularnego obecnie Snapdragona 765G? Zobaczmy. Benchmarki mówią, że wypada on bardzo podobnie. Porównywalne będą więc rezultaty z Mi 10T Lite 5G i Mi 10 Lite 5G. Wiem, można się pogubić w tych nazwach. Wyjściowy wariant tego modelu posiada 6 GB RAM i 64 GB pamięci na pliki. Na rynku jest jeszcze opcja z pamięcią 128 GB, która do tego wykorzystuje nowszy standard UFS 2.2, gdzie opcja 64 GB obsługuje standard 2.1, czyli ta pamięć będzie trochę wolniejsza. Wracając jeszcze na chwilę do procesora, to widać, że Xiaomi w pełni jeszcze z tym procesorem się nie poznało, bo system można byłoby jeszcze trochę optymalizacyjnie dopieścić. Lagów i przycięć nie ma, ale okazjonalnie wychodząc z aplikacji do ekranu głównego, telefon lubi przyładować aplikacje i widgety na nim się znajdujące. Na szczęście Xiaomi dba o aktualizację i odświeżanie interfejsu, także tym bym się specjalnie nie przejmował. Dbałość o system przejawia się na przykład zastosowaniem tutaj nakładki MIUI 12.
Możemy przełączyć się na przykład na nowy schemat wyświetlania powiadomień na belce, jednak nie to mnie najbardziej ucieszyło. Cieszę się, że haptyka w tym modelu jest serio przyjemna. Silniczek wibracji pracuje bardzo przyjemnie i nie przypomina o tym, że ten telefon ma przydomek Lite. Czasami pytacie o wbudowane radio. W tym modelu potrzeba słuchawek, żeby móc korzystać z radia FM bez użycia internetu. Jest tu oczywiście obecny system Android 10. Mi 10 T Lite jest bardzo tanim smartfonem obsługującym sieć 5G. Do tego zdarzają się promocje, w których można znaleźć to urządzenie jeszcze kilka stówek taniej. Na przykład w Play. Problemu z siecią nie miałam, tak samo jak w przypadku zasięgu. Głośnik do rozmów jest ok, ale dźwięk mam wrażenie, że jest trochę stłumiony. To dosyć dziwne, bo mamy tutaj głośniki stereo i właśnie jeden z nich jest głośnikiem do rozmów. I uwaga, głośniki grają naprawdę świetnie. Oczywiście ten multimedialny jest trochę mocniejszy, ale dalej mogę powiedzieć, że jako duet pracują bardzo dobrze. Lepiej niż można oczekiwać w tej cenie. Xiaomi zachowało jacka 3,5 mm. Mi 10 T Lite gra w porządku na słuchawkach, szczególnie w przypadku pobranych do pamięci plików muzycznych. Chińczycy postanowili przenieść aparat główny z Mi 10 T również do modelu z dopiskiem Lite. Jest to więc 64-megapikselowa matryca produkcji Sony. Zmiany już zostały poczynione w przypadku szerokiego kąta, którego rozdzielczość już nie wynosi 13 megapikseli, a 8, z polem widzenia 120 stopni. Kwartet dopełniają dwa obiektywy o rozdzielczości 2 megapiksele i służą one do zdjęć makro i pomiaru głębi. Trochę obawiałem się, że Xiaomi nie doda wyśmienitych trybów klonowania, które zaaplikowało w Mi 10 T i T Pro. Teraz widzicie przykładowe możliwości tych trybów, które wykonałem właśnie przy pomocy Mi 10 T i serio, jest przy tym mega zabawa, szczególnie w przypadku nagrywania klonowanego wideo. Trzymam kciuki, żeby te tryby znalazły się również w kolejnych smartfonach Xiaomi. Obecnie pogoda za dnia nie rozpieszcza, więc i o ładne zdjęcia trudno. Na głównym obiektywie jest jednak wystarczająco dobrze, żeby nie móc się specjalnie do zdjęć przyczepiać. Są one odpowiednio ostre, nasycone i kontrastowe. Podwójny zoom jest ok, algorytm trochę je poprawia i ogólnie są niezłej jakości. Szeroki kąt ma trochę przesadzony kontrast, a do tego zdjęcia są zauważalnie ciemniejsze od głównego obiektywu. W obu przypadkach, gdy jest mniej światła w kadrze, to kolory tracą też na nasyceniu. Zdjęcia nocne w automacie są trochę rozczarowujące. Brakuje im przede wszystkim ostrości i wiele elementów po prostu się ze sobą zlewa. Nie wygląda to dobrze, dlatego uważam, że przy gorszych warunkach oświetleniowych obligatoryjnie trzeba korzystać z trybu nocnego. Umie on znacznie więcej. Różnica przede wszystkim widoczna jest w ostrości i ilości detali na fotografiach. Tryb nocny też delikatnie koryguje balans bieli, przez co zdjęcia nie są takie żółte. Widać to szczególnie na prawdopodobnie jedynym śniegu w tym roku, nie licząc oczywiście tego w okresie wielkanocnym. Stabilizacja elektroniczna nie ma dodatkowych podtrybów, ale na Full HD jest bardzo dobrze. Maksymalna rozdzielczość obsługiwana przez ten model to 4K przy 30 klatkach. Aparat do selfie jest zmieniony względem Mi 10 T, ale podejrzewam, że jest to ta sama jednostka co w Mi 10 Lite. Ma rozdzielczość 16 megapikseli i wypada przyzwoicie. Przy przybliżaniu jest trochę szumów, ale wycięcie tła jak i wygładzenie twarzy może się podobać, przy czym z tym drugim bym specjalnie nie szalał. Bateria jest pokaźnych rozmiarów i ma pojemność 4820 mAh. Optymalizacja Xiaomi zrobiła swoje i na jednym ładowaniu można z tego modelu wykrzesać nawet do 8 godzin pracy na ekranie przy 60-hercowym odświeżaniu ekranu. 120 Hz to oczywiście słabszy wynik w granicach 6 do 7 godzin, co nie zmienia faktu, że to dalej dobry rezultat. Niemniej na 2 dni może się rozstać z ładowarką. A ta ma moc 33 W i jest ona dodawana do zestawu sprzedażowego. Od 0 do 100% naładujecie ten telefon w około 60 minut, także jest to solidny rezultat. Nie mogę powiedzieć, że jest to zupełne odświeżenie w portfolio Xiaomi czy coś zupełnie nowego na rynku. Jest to kolejny bardzo udany smartfon Xiaomi, czyli urządzenie, z którego większość osób powinna być zadowolona. Mi 10 T Lite nie ma zauważalnych dużych wpadek, obsługuje sieć 5G, także możecie brać to urządzenie pod uwagę. Dla tych, którzy nie subskrybują kanału, zadanie, żeby zasubskrybować właśnie teraz i być na bieżąco z kolejnymi materiałami, a pomoże Wam w tym przycisk czerwony pod filmem, którego należy w tym momencie nacisnąć. Z góry Wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć i do zobaczenia!